No hej, cześć. Tak jak wcześniej wspominałem, chciałbym Ci pokazać materiał dotyczący tej strategii, o której mówiłem. Strategia się nazywa Shure Hedging. Automat został napisany przez Pip Chart. Natomiast dzięki jednemu z moich kolegów i dzięki za pomocą moich sugestii dokonaliśmy pewnych modów i modyfikacji, przez co strategia działa dużo, dużo lepiej i ma o wiele więcej możliwości. Natomiast co ciekawe, chciałbym, abyś zanim może przejdziemy do przedstawienia tego, w jaki sposób on działa, no będziemy musieli sobie przedstawić troszeczkę tak pokrótce taką metodologię tego hedgingu. Musimy zrozumieć, w jaki sposób właśnie on działa, bo bez zrozumienia, no to raczej trudno stosować to oprogramowanie, ten algorytm do celów własnych, a można go stosować całkowicie automatycznie, można go stosować półautomatycznie, a także dzięki właśnie temu modowi możemy wykorzystać mobile trading, czyli za pomocą smartfona. Co ciekawe, grając tym systemem, nie trzeba rezygnować z własnych przyzwyczajeń, z własnych koncepcji tego, jak rozumiemy rynek. Możemy nadal grać własną strategię i wtedy jakby część tej strategii zastąpi nam mechanizm stop lossa. Natomiast, żebyśmy mogli to zrozumieć, no to musimy poznać najpierw całą metodologię. No i tutaj chciałbym, abyś na chwilę jakby zapomniał, zrezygnował ze swoich przekonań i tylko i wyłącznie skupił się właśnie na tej metodologii, a dopiero później sobie właśnie przejdziemy do tego, jak możemy to wykorzystać. Co mam na myśli, jeżeli chodzi o metodologię? No tak jak na przykład jest jakby strategia supply-demand i ona ma całą jakąś taką swoją metodologię, czyli fabułę, tak? Ma pewne zasady, pewne spojrzenie na rynek. Podobnie jest na przykład metodologia Fibonacciego. Tam też mamy fabułę, która opowiada o różnych formacjach, tak? Fibonacciego, jakieś tam kraby, nie kraby i tak dalej, i tak dalej. Mamy na przykład fabułę support resistance, tak? Mamy fabułę innych strategii. Tak samo tutaj też występuje pewna fabuła. Natomiast co ciekawe, ta fabuła nie będzie się kłócić w żaden sposób z tym, w jaki my i tak to jak my postrzegamy rynek, ale o tym dopiero później. W pierwszej kolejności właśnie chciałbym Ci wyjaśnić tą metodologię, na czym to polega. I teraz tak, Shure Fire nie zrozumiemy, jeżeli nie znamy koncepcji zone recovery. To jest kolejna taka ciekawostka, ponieważ to zone recovery właśnie wynika z Shure Fire. Natomiast nie wiem, my musimy to odwrócić po to, żebyśmy mogli to zrozumieć. Ja może wyjaśnię na jakimś takim przykładzie, narysuję, na czym to polega, jak to działa, i później sobie przejdziemy do tego, jak działa właśnie ta koncepcja Shure Fire. I teraz zaraz ja sobie to rozrysuję, tak? Narysuję tu może jakąś linię, tak? Powiedzmy, że to jest jeden poziom, tak? Teraz później tutaj narysuję sobie drugi poziom i między tymi poziomami jest odstęp taki, powiedzmy przykładowo, niech to będzie 10 pipsów, tak? Powiedzmy, że będzie to 10 pips, tak? Wybacz mi, to moje rysowanie, ale to tak wygląda. Załóżmy, że mamy stop lossa gdzieś tam, nie wiem, 15 pipsów, tak? Tu jest stop loss 15 pipsów, tak? Ja tu sobie dam 15 pipsów. I teraz tak, to jest poziom, na którym my otwieramy na przykład transakcję, tak? I teraz tak, i cena, i jeżeli idzie do góry, tak? Jeżeli ona idzie do góry i dojdzie nam do tego take profitu, no to fajnie, jesteśmy zarobieni. Jeżeli niestety stanie się jakoś tak, że cena, nie wiem, zrobi nam fikumiku i zawróci, tak? Pójdzie w dół, to na tym poziomie otwieramy kolejną transakcję w dół, tak? I z tym samym właśnie take profitem 15 pipsów. Tak? I tutaj sobie damy znowu 15 pipsów. I teraz tak, taka sprawa. Tutaj tą transakcję otwieramy na przykład wolumenem, powiedzmy 0,1 lota. Damy 0,1. Natomiast tu na tym poziomie przeciwną transakcję, czyli ta transakcja ma schedżować tą transakcję, otwieramy już ją wolumenem 0,2 lota. Czyli
jest to bardzo ważne, tak, żeby była tutaj różnica wolumenów, ponieważ jeżeli jest ta różnica wolumenów, to zarobimy i w tym kierunku, i w tym kierunku. Otóż zarobimy dlatego, że tutaj stracimy 0,1, natomiast tu będziemy zarabiać 0,2, czyli odrobimy tą stratę tutaj i jeszcze zarobimy to 0,1, czyli razem będziemy zarobieni. Natomiast jeżeli zdarzy się nam taka sytuacja, że przykładowo ta pozycja znowu nie dojdzie nam tutaj do tej profitu, bo jest jakaś taka konsolidacja tutaj, na przykład jak widzimy, tylko pójdzie nam znowu do góry, czyli w tym kierunku, to znowu otwieramy tutaj kolejną transakcję z tym samym take profitem, natomiast już nie otwieramy ją 0,2, tylko na przykład 0,4, tak? Czyli według mnożnika martyngałowego razy 2, to będzie mnożnik razy 2. Czyli podwajamy, tak, tą pozycję 0,1, 0,2, tutaj dajemy 0,4. Natomiast jeżeli by się coś stało znowu, że znowu cena nie dojdzie nam tutaj do tego profitu, tylko tutaj zawróci, to kolejną transakcję, tak, otwieramy tutaj w tym kierunku i otwieramy ją 0,8, tak, czyli podwajamy tą pozycję. I co my tu mamy? Teraz mamy taką sytuację, że te wszystkie transakcje, które się otworzyły, to są 1, 2, 3, 4, one są wszystkie w grze. Czyli tracimy te 0,1, 0,4, tracimy, czyli tracimy 5 mikrolotów, natomiast zarabiamy tutaj 10, to są miniloty, przepraszam, tracimy 5 minilotów, zarabiamy 10 minilotów, nie? Czyli to, co tu tracimy, tak, to tutaj to odrabiamy i jeszcze zarabiamy drugi raz tyle. I tak to właśnie funkcjonuje. Natomiast praktycznie wygląda to tak, że maksymalnie takich poziomów jest, powiedzmy, nie wiem, do 10 można to obliczyć, tak? Dlatego ja na przykład zaczynam od jednego mikrolota i później to są 2 mikroloty, później tutaj mam 4 mikroloty, 8 mikrolotów, 1,6 minilota, tak? 3,2 minilota i tak mi do... I jeżeli jest jakaś... Jeżeli trafię na taką konsolidację, natomiast ja na taką konsolidację, no rzadko kiedy trafię, ale zdarza się, no to wtedy no, taka konsolidacja daje więcej zarobić, bo suma summarum kumulują się te wszystkie loty i więcej zarobisz. Natomiast to jest koncepcja zone recovery, czyli w którym kierunku byś nie grał, to i tak zarobisz. Jaka jest różnica na przykład, jeżeli chodzi o tutaj o Shure Fire Hedging, pips chart? No różnica jest taka, że my stosujemy tutaj stop lossa. I gdzie my dajemy tego stop lossa? Otóż ten stop loss polega na tym, że w tym miejscu, gdzie jest otwierana ta transakcja, tak jak na przykład idzie, załóżmy, że ja może to cofnę, tak? Jeszcze raz to rozrysuję, będzie nam łatwiej to ogarnąć. Zaraz ja to cofnę. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Tak, dobra. I jesteśmy w punkcie wyjścia, tak? Przykładowo otwieram transakcję na buy, tak? Otwieram tu transakcję na buy w tym miejscu, tak? I ona idzie na buy. I teraz stop lossa stawiam w tym miejscu od 10 pipsów. W tym miejscu tutaj ostawiam stop lossa. Czyli teraz, jeżeli mi transakcja na przykład zawróci, tak? To w tym miejscu ja otwieram kolejną pozycję, tak? Według mnożnika razy 2, ten sam target 15 pipsów. Natomiast ta transakcja tu zostaje zamknięta, a otwarta kolejna. Czyli tak jak wcześniej wszystkie transakcje były w grze, tak tutaj pierwsza transakcja zostaje zamknięta, dopiero zostaje otwarta kolejna transakcja. To samo, jeżeli cena nie dojdzie mi tutaj, powiedzmy, do tego take profitu, ona się cofnie w tym kierunku, to tutaj, w tym miejscu, zostaje zamknięta ta transakcja i otwarta jest kolejna. Czyli przypomnijmy sobie, że tu otworzyliśmy na przykład jednym minilotem, tą transakcję tutaj w dół otwieramy, tą hedżującą, dwoma minilotami. Jeżeli by cena się cofnęła, to kolejną transakcję otwieramy czteroma minilotami, tak? Czyli ta
ta transakcja tu 0,1 zostaje zamknięta tu. Jeżeli ta transakcja 0,2 nie dojdzie mi do take profitu, tylko się cofnie, idzie do góry znowu, tu jest otwarta, ale ona jest, ale ta transakcja 0,2 zostaje zamknięta w tym miejscu i otwarta 0,4. I tak idzie to w kółko. I w ten właśnie sposób gra strategia Surefire. I teraz może ja sobie to usunę, wyczyszczę wszystko. Wyczyszczę sobie też rysowanie, wyłączę. I teraz mniej więcej może sobie przyjdziemy do tego, w jaki sposób możemy wykorzystać tą strategię. O co chodzi? Chodzi o to, że zawsze pierwsza transakcja to jest transakcja inicjacyjna i tą transakcję inicjacyjną my podejmujemy decyzję, w którym kierunku otworzymy. Czyli możemy sobie przeprowadzić jakąkolwiek analizę, tak, na odnośnie kierunkowości zachowania się ceny. Nie wiem, no przykładowo, nie wiem, linia trendu, nie wiem, cokolwiek, może być to linia trendu, tak? Powiedzmy, może to być, nie wiem, jakieś one-to-one, może ja to źle, ja to chyba trochę źle rysuję, jakieś one-to-one, wszystko jedno, może to być footprint, może to być taśma, wszystko jedno. Chodzi o to, że my musimy podjąć decyzję, w którym kierunku pójdzie cena. Załóżmy, że my gramy sobie na przebicie linii trendu, tak? I tutaj nam linia tutaj nam przebija i my chcemy sobie grać do góry. Czyli tą pierwszą transakcję inicjacyjną, ja może to znowu narysuję, otworzylibyśmy tak gdzieś, powiedzmy, nie wiem, w tym miejscu. Załóżmy, żebyśmy otworzyli w tym miejscu. Później tutaj drugą transakcję, dystans w razie czego, żeby hedżować, byłby w dół, czyli otwieramy w tym miejscu, powiedzmy, że take profit jest dalej, te 15 pipsów, tak? I my widzimy, że chcemy iść, żeby cena nam poszła tutaj, ale niestety cena nie poszła do góry, tylko zawróciła, czyli idzie tutaj, do tego miejsca, tak? I w tym miejscu otwieramy kolejną transakcję, tak? Z tym samym take profitem 15 pipsów. I jeżeli by nam cena się tutaj, jeżeli by nam cena tu zawróciła, poszła do góry, tak, to my otwieramy wtedy kolejną transakcję tutaj, tak, w tym miejscu i lecimy w tu. Jeżeli by cena tu zawróciła, otwieramy tutaj, tak, czyli mamy ten sam schemat, tak. I właśnie w ten sposób gra strategia, tylko że z tym tutaj my sobie tu ustawiamy stop lossa, że nam zamyka tą transakcję pierwszą tutaj, jeżeli druga nam nie dojdzie do tych profitów, to ją zamyka tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest teraz w sumie zrozumiałe. I teraz sobie przejdziemy do samego EA i do samych ustawień, jak to można, jak, co my możemy z tym wszystkim zrobić, tak? Ja sobie to przewinę. Coś mi to, aha, bo ja muszę to wyczyścić i wyłączyć rysowanie i teraz mi dopiero zadziała, tak? Ja sobie to jeszcze muszę tak przewinąć i teraz ja przejdę sobie tu do ustawień. I tu mamy na przykład ustawienia, które są ważne. I możemy sobie włączyć na przykład otwieraj tylko ręcznie, tak? Czyli tu mamy true. Czyli pierwszą transakcję inicjacyjną zawsze otwieramy ręcznie. Jeżeli tutaj mamy takie klawisze, tak? I wtedy sobie dajmy buy albo sell. Natomiast co jest ważne? Tutaj ten fixed lot musi być ustawiony. Taki sam musi być tu, jak i tutaj. Jeżeli tutaj mamy mikrolota, to tu też musimy sobie wpisać mikrolota, bo w przeciwnym wypadku otworzy nam pierwszą transakcję inicjacyjną według tego, co tu jest, a później będzie nam leciało według tego, co tu jest. Czyli tutaj musi być to samo. To jest bardzo ważne. No i teraz kolejna rzecz, tak? Możemy sobie włączyć filtr EMA. Tak, czyli jeżeli chcemy, jeżeli gramy automatycznie, to jest bardzo ważne, bo jeżeli możemy sobie opuścić całkowicie, tak, czyli otwieraj tylko automatycznie, to damy fałsz, tak, ale tutaj my chcemy grać pierwszą transakcję zawsze ręcznie. Jeżeli jednak to wybierzemy automat, tak, to możemy na przykład zdecydować się, żebyśmy grali według filtru średniej kroczącej i wtedy będzie nam otwierało to transakcję, jeżeli jest cena nad średnią kroczącą, to będzie otwierało do góry, jeżeli pierwszą transakcję inicjacyjną, tak, bo w stosunku do tej pierwszej kolejne są otwierane. Jeżeli będzie pod średnią, to będzie nam otwierało w dół i tak dalej, tak. No tu sobie możemy ustawić, wiadomo, time frame, tak, według którego będzie ta średnia krocząca
obliczana, period i tak dalej, no to wiadomo, tak, metoda, wszystko wiedziemy. Teraz to, czekaj na zlecenie inicjacyjne. Jeżeli gramy ręcznie na komputerze, to tu powinno być właśnie ustawione na fałsz. Jeżeli na przykład damy na prawda, to w tym momencie te klawisze tu przestaną nam działać, natomiast będziemy mogli za to otwierać zlecenia za pomocą telefonu. I na przykład jeżeli sobie przeprowadzimy jakąś analizę, nie wiem, w jaki sposób na telefonie, czy mamy jakiś sygnał, nie wiadomo w którym kierunku, to my sobie możemy otworzyć właśnie tą transakcję na telefonie. Tylko teraz co jest ważne, na telefonie jeżeli otwieramy transakcję, to możemy otworzyć tylko buy stop albo sell stop w dowolnym miejscu na wykresie. Nie tam, gdzie my chcemy otworzyć, tylko w dowolnym miejscu na wykresie. I wtedy i jeszcze jedna rzecz, komputer w tym czasie musi być uruchomiony, a my możemy na przykład być w sklepie, ale komputer musi działać. I teraz, jeżeli my otworzymy tą transakcję buy stop albo sell stop, to w tym momencie EA skasuje tą transakcję i otworzy po cenie market właśnie w tym kierunku, w którym był buy stop albo sell stop i przejmie całą kontrolę nad całym procesem właśnie transakcji. No to jest taki już bardziej trik dla bardziej zaawansowanych, nie jest to jak w jakiś sposób konieczne. Natomiast kolejna sprawa, jeżeli gramy automatycznie, tak, to mamy taki ten initial deal, czyli ta pierwsza transakcja. Jeżeli jest 0, to otwiera nam pierwszą transakcję zawsze na sell. Jeżeli jest na przykład 1, tu wpiszemy, to pierwszą transakcję otwiera na buy. I to wtedy gramy, że jesteśmy cały czas w rynku. Natomiast jeżeli gramy tak jak tutaj ręcznie, no to wtedy to nie jest nieaktywne. I teraz tak, no wiadomo, ustawiamy tego stop lossa, tu mam ja na przykład ustawione 20 pipsów, tak, ustawiamy take profit, ja daję 30 pipsów. I teraz ważna sprawa, tutaj jest to 20, to jest 20 pipsów, 30 to jest 30 pipsów, nie punktów, od czego to właśnie zależy. Tutaj mamy w EA takie ustawienie na przykład jak parametr digits, tak, czyli przepraszam, ile miejsc po przecinku, jeżeli damy 4, to wtedy mamy tak w pipsach, jeżeli bym tu wpisał 5, to będę miał w punktach, czyli będzie mi obliczało według 5 miejsc po przecinkach. To się przydaje, bardzo jest ważne z tego względu, że na przykład jeżeli gramy tym na jenie, tak, to my sobie tu wpiszemy na przykład 3, tak, i wtedy możemy sobie ustawiać też w sposób taki bardziej jakby zracjonalizowany, nie musimy tam się bawić jakieś tam punkty, czy pipsy, czy tak dalej, tylko 20 to jest 20, umownie 20 pipsów, tak, jeżeli chodzi o 3 miejsca, o 4 miejsca po przecinku tutaj, nie, czyli wtedy mamy pipsy. No i idziemy dalej, ten fixed lot to wiadomo, że to jest pierwszy wolumen transakcji dla pozycji inicjacyjnej, tak, czyli żeśmy mówili, że jeżeli gramy ręcznie, to musimy mieć tu taki sam ustawiony, jak i tutaj, tak, to jest bardzo ważne. Później możemy sobie to dać deposit lot i teraz tutaj, to są bardzo ważne dwa parametry, ten z, tutaj 1, ten Martin 1 i Martin 2, czyli to są dwa mnożniki. I teraz tak, jeżeli damy na przykład Martin 1, czyli dla pierwszej transakcji inicjacyjnej, że jest 3, co to znaczy? To znaczy, że otworzy nam na przykład pierwszą transakcję według tego mini lota, natomiast druga transakcja będzie razy 3. Czyli będzie 3 mililoty otwarte, natomiast trzecia transakcja już będzie leciała, trzecia, czwarta, piąta już będzie leciała według parametru Martin 2. Czyli już będzie podwajana, a nie potrajana. Natomiast ja proponuję to zmienić. Ja zawsze na przykład to zmienię, że daję 2 i w tym momencie i tu 2, i tu 2 i wtedy każda z tych pozycji będzie zawsze podwajana. Nie, że jest pierwsza potrajana, a druga podwajana i trzecia podwajana, tylko jest podwajana każda. Natomiast, no wiadomo, można sobie tu pokombinować, dostosować do własnych potrzeb, można na przykład zwiększyć, nie wiem, tutaj podwajać, tu pomniejszać. To w zależności jak kto chce, tak? Tu można sobie włączyć daily profit, czyli jakiś tam maksymalny profit, który chcemy dziennie osiągać, czyli wtedy nie ustawiamy tutaj take profitu, tylko jakiś tam daily profit, że w ciągu całego dnia.
Później możemy sobie ustalić daily profit procent, tak? Czyli to jest zrozumiałe dystans. Ten dystans jest bardzo ważny. To jest ten dystans, co tutaj co tutaj mówiłem, czyli pomiędzy właśnie tymi transakcjami hedgingowymi. Jeszcze może go narysuję tak dla przypomnienia, tak? Czyli mieliśmy tutaj, otwieraliśmy jedną transakcję, tak? Na buy i dopiero w razie, jeżeli nam cena zawróci, to otwieramy transakcję po przekroczeniu właśnie tego dystansu i dopiero wtedy otwieramy transakcję na sell, tak? Czyli tak jak tu mamy ten dystans 20, tak? To on tutaj będzie, to jest właśnie ten dystans 20 pipsów, tak? Tak jak mamy tutaj stop loss 20 pipsów, czyli nam jak cena się cofnie, to nam tutaj zamknie, tak? Na tym poziomie. Natomiast take profit mamy tak tutaj, to jest 30 pipsów, tak? Czyli to, co tutaj widzimy na tych ustawieniach, to ja właśnie teraz rysuję na tym, co ja rozrysowałem. Czyli to będziemy wiedzieć, tak? W tym momencie. Kolejny dystans możemy sobie ustawić kolejne dystansy dla każdej kolejnej z kolejnych transakcji. To wtedy te transakcje nie będą nam otwierane na przykład na tym samym poziomie, tylko na przykład wyżej, 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 albo tutaj niżej, 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 tak? Czasami jest to na przykład konieczne z tego względu, żeby na przykład uniknąć wpadnięcia w jakąś konsolidację, albo na przykład jest konsolidacja rozszerzająca, to nam wtedy fajnie może aktywować kolejne zlecenie i zaliczać. Ale to ja z tego rzadko korzystam, praktycznie w ogóle, także jest to mało potrzebne. Tutaj możemy sobie ustalić, jak widzimy tutaj, aż 10 tych dystansów. Pierwszy to jest ten zerowy, czyli ten podstawowy, później 1, 2, 3, 4, ale w sumie to jest wszystkich jest 10. Mamy na przykład spread, tak, jaki spread chcemy korzystać, tak. Czyli tutaj mamy normalny, ale możemy sobie ustalić na przykład, jeżeli jest spread większy, jak nie wiem, 5 albo 6 pipsów, to nie otwiera nam na przykład transakcji. To też jest w sumie istotne, ale ja tam z tego nie korzystam, bo jeżeli chodzi o brokera IC Markets, to jakiegoś problemu nie ma z tym, tak? Później mamy tutaj Initial Magic, czyli działa to w tych zakresach, tak? Czyli nie zmieniamy tego tutaj 1, 2, 3, 0, 0, tylko zawsze ostatnią cyfrę 1, wpisujemy 2, wpisujemy 3, tak? I wtedy możemy grać tym samym robotem na wielu parach walutowych. Później mamy taką tutaj opcję jak Market Execution i jeżeli mamy na przykład 0, to jest powiedzmy dla Market Makera, a jeżeli tutaj zmienimy sobie, ja sobie muszę rysowanie znowu wyłączyć, słuchajcie, jak zmienimy sobie tu na 1, to wtedy mamy u brokera ECN. Tak by to wyglądało, tak? Tutaj jeżeli chodzi o ten parametr, czyli 5, to często jest tak, że nam na przykład wyświetla te wszystkie zlecenia na jednym poziomie i się robi taki miszmasz. Możemy sobie tu włączyć na przykład, żeby nam się pokazywały te zlecenia w odstępach, powiedzmy, nie wiem, tam 5 punktów, tak? Bo tu chyba zdaje, tutaj nie mam pewności, ale to powinno być w postaci 5 punktów. Później mamy maksymalny poślizg 10 punktów. Także to już jest zrozumiałe. A zatem ja myślę, że tutaj wiemy, tak, już na czym polegają te ustawienia. Ja zaraz sobie tutaj jeszcze wezmę, wyczyszczę sobie to i teraz zobaczymy, jak to mniej więcej gra, jak możemy to właśnie wykorzystać. Powiedzmy, że mamy tutaj jakiś ruch, ja teraz to nagrywam w nocy, także podejrzewam, że jak odpalę transakcję, to zanim ona wskoczy, to upłynie chwilkę czasu, zanim się pojawi jakiś tick. Ale przykładowo, ja sobie robię tu jakąś analizę, nie wiem, powiedzmy, że to jest analiza, powiedzmy, orzeł i reszka. Rzuciłem teraz orłem, rzuciłem teraz monetą, wypadł mi orzeł, czyli otwieram na buy. Przykładowo klikam i zaraz zobaczymy, aż się pojawią transakcje. O, nie pojawiły się transakcje, być może w ustawieniach, ja zobaczę jeszcze w ustawieniach. No co jest? Powinny się pojawić transakcje zaraz. Zaraz ja sobie wyłączę to, a widzicie, bo ja mam tu włączone i dlatego miałem włączone rysowanie, to stąd mi się tam wzięło, ale teraz sobie tu mam ustawione, to jest na... Czekaj na zlecenie, to musi być wyłączone, jeżeli chcę grać ręcznie. Teraz będzie OK, teraz sobie dopiero włączę zlecenie.
i zaraz powinno się pojawić. O, widzisz? Mamy tu zlecenia, mi się pojawiły, tak? Czyli sobie pierwszą transakcję gram. Jeżeli mi dotrze tutaj do tego, zarobię. Jeżeli mi się cena cofnie, tak, to w tym miejscu zamknie tą pierwszą transakcję, otworzę drugą, dojdzie do tego miejsca i zarobię. Jeżeli by się cofnęła, tak, poszła znowu do góry, tak, to w tym momencie zamyka mi tą transakcję tutaj, otwiera kolejną do tego miejsca, tak, i tak w kółko, nie? I właśnie w ten sposób ta strategia zarabia. Także z kluczem do zrozumienia tej strategii jest właśnie ta pierwsza transakcja inicjacyjna, czyli tą pierwszą transakcję inicjacyjną otwierasz sobie tak, jak sobie ty dokonałeś w swojej własnej analizy właśnie rynku. Nie musisz zmieniać swoich upodobań, nie musisz zmieniać swojego rozumienia rynku. Jeśli rozumiesz to w ten sposób, że nie wiem, że jest teraz na przykład jakaś konsolidacja, nie wiem, przykładowo, nie wiem, konsolidacja, tak, zwężająca, tak, i chcesz grać na wybicie z tej konsolidacji na przykład, tak? To jak wybije na przykład jednym barem, to wtedy otwiera zlecenie buy, tak? Jeżeli wybije w dół, otwiera zlecenie sell. Ale może być sytuacja, że nie wiem, że ktoś używa przykładowo jakiejś innej analizy, tak? Że to musi być jakiś footprint albo coś innego i z tej analizy wynika, że teraz powinien grać na buy albo na sell, no to wtedy tą pierwszą transakcję inicjacyjną zawsze otwierasz zgodnie z tym właśnie jakiej dokonałeś analizy, tak? No i właśnie w ten sposób ta strategia zarabia. Możesz popróbować, zarabia świetnie, działa to super naprawdę. Jeszcze nikomu tego nie pokazywałem, wie o tym w zasadzie tylko kilka osób i nic więcej. Chociaż dziwię się, ponieważ ja sam to znalazłem w internecie, gdzieś tam wykopałem i niewiele jest na ten temat informacji. No ale jest to bardzo, bardzo fajne, bardzo odkrywcze, jest to moje to odkrycie roku. Także dziękuję ci za uwagę, że chciałeś to posłuchać. Trzymaj się, cześć.